Tragedia w Czerwionce Leszczynach. Dziś rano w jednej z piwnic w bloku przy ulicy Ligonia doszło do pożaru. Strażacy w trakcie akcji gaśniczej natrafili na ciało. Trwa ustalanie przyczyn śmierci mężczyzny oraz wybuchu pożaru. Do tragedii doszło nad ranem w tym bloku przy ulicy Ligonia w Czerwionce Leszczynach. Pożar wybuchł w piwnicy w drugiej klatce. Policjanci zostali wezwani na interwencję. Interwencję zgłaszała kobieta, mieszkanka jednego z budynków przy ulicy Ligonia, twierdząc, że mieszka na parterze i czuje jakiś dziwny dym i wydaje się, że to może się coś palić. Policjanci, gdy dotarli na Ligonia, rzeczywiście odkryli, że z piwnic wydobywa się chmura dymu. Bardzo szybko na miejsce przybyli strażacy, którzy rozpoczęli akcję gaśniczą. W jej trakcie dokonali wstrząsającego odkrycia. Na miejscu ujawniliśmy zwłoki osoby. Teraz przystępujemy do działań zabezpieczających miejsce zdarzenia, oddymienia miejsca zdarzenia, no i dogaszamy tą piwnicę. Zwłoki były już nadpalone. Nie wiadomo, czy mężczyzna zginął w pożarze, czy też z innego powodu. Tego jeszcze nie wiemy. Prokurator, który był na miejscu zdarzenia, bo oczywiście zarządzano oględziny. Ekipa dochodzeniowo-śledcza wspólnie z prokuratorem dokonała bardzo precyzyjnych oględzin i zarządzono również sekcję zwłok. Dopiero po tej sekcji zwłok będziemy wiedzieć, co było przyczyną zgonu tego mężczyzny, czy to właśnie pożar przyczynił się do tego. Mężczyzna nie miał przy sobie żadnych dokumentów, dlatego policja ustala jego dane. Śledczy mają już jednak wstępne ustalenia. Prawdopodobnie była to osoba, która była wcześniej eksmitowana i od dłuższego czasu przebywała w tej piwnicy, ale też nie był on jedyną osobą, która tam bywała, ponieważ odwiedzali go różni znajomi. Na miejscu przez kilka godzin trwały oględziny piwnicy, w której składowane były materiały łatwopalne. Były tam śmieci, różnego rodzaju złom i prawdopodobnie to było przyczyną powstania pożaru. Dodajmy, że akcja przebiegała na tyle sprawnie, że nie trzeba było ewakuować mieszkańców bloku.